Dzień dobry. Dzisiaj pokażę Państwu, jak w brzydkiej tui, która czasem nas irytuje czy przeszkadza w ogrodzie, zrobić w miarę efektowną roślinę, która przyozdobi nasz ogród. Mieliśmy brzydkiego szmaragda z powysychanymi końcówkami, wyschnięty środek, złamała go zima. I teraz tak, strzyżemy wszystkie gałęzie ze środka, wycinamy całe końcówki. Całe końcówki nowych gałązek, wszystko obcinamy u samej nasady, tak jak widać na, zostawiamy goły patyk. Za pomocą bambusa lub też innego kołeczka rozciągamy wszystkie gałązki, które były w środku, tak, żeby po prostu nie było to razem w jednym miejscu, tylko rozkładamy w miarę możliwości jak najszerzej. Mocujemy za pomocą gumki ogrodniczej, którą można kupić w sklepie ogrodniczym. Rozsuwamy, wiążemy na stałe. Po czym zostawiamy same końce zielone. Kępkę zielonych listków, zielonych gałązek, żeby to miało jakieś coś, którym czym będzie pobierać słońce do życia, bo wiadomo, że roślina przez słońce się karmi i żywi, prawda? Pobiera, musi mieć światło do życia. Te kępki formujemy sekatorem na niewielkie coś a la kulki. Takie właśnie kępki, żeby nie były powyrastane na niewielkie, redukując im właśnie końce. Po zredukowaniu końcówek, analogicznie tak jak przy robieniu bonsai, z kulek, tej kulki, co pokazałem wcześniej na innym filmie, będzie się zagęszczać i zrobi nam taki efektowny właśnie wzór, wyjdzie z tego. Analogicznie robimy ze wszystkimi gałązkami, które były rozłożone. Redukujemy końcówki. Zagęszczając się, wyjdą nam jakieś kulki czy inne kształty, zależy wszystko od fantazji. Od fantazji właściciela. Jaki nada kształt, po prostu tak formujemy. Nie wymaga to żadnych specjalnych umiejętności. Tu mamy kolejną. Raz, dwie, trzy, cztery, tu jest piąta. I został wierzchołek jeszcze. Na wierzchołku docelowo ma być kulka. Szmaragd był rozciągany
taki pierwszy raz przycięty w ubiegłym roku. Jak widać, nie jest to jakieś super szybkie. Wymaga trochę czasu. Ale po kilku, myślę, że maksymalnie gdzieś 3-4 lata powinniśmy uzyskać fajny, ciekawy efekt. A zamiast wyrzucać jakąś roślinę, która już jest brzydka, stara, czy po prostu chcemy zrobić coś innego w naszym ogrodzie, to uzyskamy niedrogim nakładem kosztów jakiś ciekawy efekt. Teraz pozostaje pytanie, co zrobić z dołem. To jest góra właśnie z kulkami. Oczywiście po kilku latach, jeżeli gałęzie stwardną, samoistnie będą już w taki sposób stały. Odcinamy bambus z żyłkami, żeby się nie wrastał. I powinno zostać w takim stanie, jakim nadaliśmy. Także na początku wychodzi taka konstrukcja. Później już powinno zostać samo. I pytanie, co zrobić z dołem? No, ja tutaj zastosowałem, że wykorzystałem część rośliny. Zostawiłem cały dół. Góra została obcięta. I ten dół zrobiłem taką coś a la kulę. W ten sposób nadając mu kształt, obcinając go od góry. Górę. I nadając mu mniej więcej na pół okrągły kształt. Ja w tej chwili tylko nadaje kształt właśnie po tej krawędzi, po tym miejscu, gdzie było cięte w ubiegłym roku, dla uzyskać efekt, żeby był tylko zagęszczenie. Dół, nadaliśmy mu kształt, już tak jak powiedziałem wcześniej, w kształcie kuli. Poprawiłem przycinanie, które było po linii z tamtego roku. Tak to wygląda. Środek oczywiście jest wyschnięty z powodu braku światła, gdy jeszcze była cała tuja. Ale myślę, że gdy zabudują się te kępki, co szczygliśmy na patykach, środek cały tak samo się zabuduje i zarośnie się na zielono. Czyli dołem będziemy mieć kulę, u góry na patykach małe kulki. Myślę, że to będzie dość efektowna ozdoba naszego ogrodu. A zarazem wykorzystamy starą roślinę, która już nam się znudziła, czy złamał wiatr, czy była brzydka. Także polecam. Jest to łatwy sposób, prosty, nie wymagający specjalnych zabiegów. Zapraszam na pozostałe filmiki i do subskrypcji mojego kanału.